Cześć, zapraszamy na stronę B poświęconą serii Goblins, czyli dzisiaj będzie trochę komedii, bo w tej grach było mnóstwo humoru, ale też tragedii przez pamiętny wysoki poziom trudności. Skaczemy do 1991 roku. Pierwsza część. Kto się poświęci i zacznie? Zastanawiam się. Mam same złe rzeczy na ten temat do powiedzenia i nie chcę. No dobra, zacznij od złych, a my będziemy bronić. Znaczy ja będę starał się bronić tej gry. No jest tak, jak ja przyniosłem tą grę z giełdy, to bardzo dobrze to pamiętam, to od razu potrafił mnie trafić szlak z powodu wysokiego poziomu trudności. Ja już wtedy grałem w tytuły LucasArtsu, czyli miałem obcykane Monkey Island, Indiana Jonesa i to były takie przygodówki, które były wymagające, ale sprawiedliwe, bo można, były logiczny w miarę ciąg wydarzeń, używanie przedmiotów, wiadomo było mniej więcej co wykombinować, a w Goblincach był abstrakcyjny, dla mnie wręcz głupi, taki głupie zagadki, które nie wiadomo było co z czym użyć, żeby zadziałało. A to nie było tak, że była metoda tylko prób i błędów, bo był taki następny zły feature dla mnie, czyli pasek energii. I jak coś źle robiłeś, to na przykład coś cię tam hapło, coś na ciebie spadło, czyli ten pasek energii spadał. I po iluś tam próbach etap trzeba było zaczynać od nowa. Więc jak gdzieś zaszedłeś w danej planszy, ciach, czasem od początku nie było save'a, tylko były kody między etapami, więc trzeba było poświęcić ze 2-3 godziny na jedną planszę, bo tam się przechodziło przez te kolejne 22 levele w pierwszej części, dla każdej był kod. No właśnie, tak. No jeszcze co, jeszcze się poskarżę. Fatalny interfejs, czyli te postacie się ruszały okropnie. Gdzieś tam klikłeś tym kursorem, to ta postać szła. Chciałeś to odklikać na przykład, bo nagle ona gdzieś tam wpadła w przepaść albo coś miało ją zjeść, to zanim to odklikałeś, to ona już tam doszła i dostała kuku. Znowu źle. Nie było muzyki w jedynce. Kompletnie. Były tylko jakieś cholerne odgłosy, które przypominały plumkanie 8-bitowców i to nawet nie Atari krzyku. Ale to był z tymi odgłosami, Marcin, to był specjalny zabieg. Tak? No ja to sobie tak specjalny... nie myślałem. Dla mnie to była katastrofa, że to tak się słyszy. To jest właśnie specyfika kreski Pierre'a Gillaud, czyli autora, gościu, to jest grafik, znaczy artysta i game designer, który stoi za całą serią Goblins, łącznie z czwartą częścią. Jego specyficzna kreska plus te dźwięki, które są czasami zapętlone, albo krótki dźwięk zapętlony, taki karykaturalny, wręcz przesterowany, to jest specjalny zabieg Charlesa Kaleta, który robił te efekty dźwiękowe do Goblinsów. Zauważ, że to jest pewna rodzaj jest ciągłość w kolejnych częściach i sposób ciężko mi to porównać, ale to takie katorżnicze początki animacji, tak bym to powiedział. No, faktyczny powód, dlaczego w ten sposób to zostało tak zrobione. Może nie ma do tego żadnej filozofii. Może po prostu, nie wiem, ograniczenia, brak doświadczenia i tak dalej, ale to było kontynuowane. A ta nie. Znaczy, ona nie była bardzo zła, ale tak sobie wyglądała od strony technicznej. Ja wiem, myślę, że ciężko mi powiedzieć to z perspektywy ładnie. Czasu. Być może dzisiaj to jest toporne, być może... Znaczy, ja wiem, czy on jest o wiele bardziej toporny. Znaczy, mówimy o jedynce, o Goblinca jedynce. Trzeba było się naklikać, to prawda, nie? Ale tam humor ten abstrakcyjny i specyficzna kreska rekompensowała wszystko. Myśmy w tą grę grali ekipą, zawsze. Zawsze. Był czas, że były pewnego rodzaju gry, to były świętość i myśmy siadali do takich gier w 5, w 6. Czasami dodatkowo zakrapialiśmy, bo to były świetne czasy. Tak jak w Monkey Island graliśmy chyba w 7 czy w 8 osób w pokoju 2x2 i wachlowaliśmy dyskietkami jeszcze na midze. Tak samo było z Goblinsami, bo to wiesz, co 7 głów to nie jedna, a jeszcze różne dziwne głupoty do głowy przychodziły, no i wiesz, jak siedzi 7 facetów spadał. Siedzi 7 facetów, do tego dodatkowo można w tym pokoju siekierę zawiesić od dymu papierosowego, no to
czego chcieć mamy, więcej? No? To mamy pełną grupę docelową dla tej gry. Proszę? Mamy pełną grupę docelową dla tej gry teraz opisaną. Pięciu facetów, dwa dym papierosowe, zagrapiane. Tak, zbierzcie się w kupę, zamknijcie się w pokoju dwa na dwa z jedną Amigą i jarajcie szlugi do upadłego. Ale to jest... Słuchajcie, to jest autentyczny obraz z tamtych czasów, jeśli chodzi o pogrywanie w takie gry właśnie jak Goblins, czy jak Monkey Island, czy jak Fate of Atlantis. No później były jeszcze inne, jak do dziś pamiętam, granie w Rebel Assault na 3 metrach kwadratowych w 8 chłopa całą noc. No to wyobraźcie sobie, jaka tam była mieszanka wyziewów od wszystkiego, co tylko możliwe, ale tukliśmy i to nie były rzeczy ani jakieś niuanse, które by mogły nas zniechęcić wtedy, żeby opuścić plac boju. Dokładnie tak było z Goblinsami. Ja sobie Goblinsy odpaliłem, tym bardziej, że jest możliwość, jest cała trylogia chyba i na Androida i jest na iOS-a. Ja mam na iOS-ie, znaczy na Androidzie i no to jest to. A mam pytanie, jest to samo dokładnie. Czy są podpowiedzi jakieś teraz w tej grze, już hinty takie, że nie wiem, chwilę grałem, są hinty. Hinty były potem, przecież chłopki zdradzały od czasu do czasu. Były hinty, ale ograniczone, może były. Było były? Były. Wydaje mi się, że były, tylko że było kilka. To tak, ale... Były i czasami nawet palną pełne rozwiązanie, jeśli się... Jezus, ja pamiętam, że strasznie się z tą grą męczyłem i dopóki nie dostałem jakiejś nie wiem, czas pewnej instrukcji, czy w Bloncie to dopiero to było... W cholerę. Ja nie byłem w stanie przejść, nie wiem, 3-4 kwestia... kaplica. Granie to z mojej strony to było... To jest nadużycie, natomiast... Mam postanowienie teraz, tydzień mnie nie będzie, więc w wolnej czasie, że tak powiem, będę próbował je zmęczyć i wtedy wam powiem, jak mi się grało w Goblinsy. Także mam je, one są na ten, pograłem chwilę, zobaczyłem chwilę, przeszedłem jeszcze przez gameplaye, czasami uśmiechnąłem się na te wszystkie abstrakcyjne i na te wszystkie głupoty, wymyślania, pompowanie jabłek, zamykanie dziur, walenie po ścianach, żeby jakieś rogi pospadały, coś tam pamiętałem. No, właśnie, bo to jest fajne, że w tej grze były... To, akurat to było właśnie fajne, ten humor i te ekspresje twarzy bohaterów, czyli większość akcji była kwitowana jakimś wykrzywieniem twarzy, prawda, w różnych śmiesznych grymasach, jakimiś akcjami. Znaczy, to trzeba interakcja z graczem. Tak, tak. Te postacie starały się robić to jest znak firmowy Giloda, bo... jak on przyszedł do Cocktail Vision, to był francuski deweloper, który później chyba wydawał, Sierra ich wydawała w Stanach, tym bardziej, że... Od trzeciej części, tak. Od trzeciej, tak? No, natomiast właściwie później jeszcze, wiem, że później akwizycję dokonał Mindscape na niej w 2000 którymś roku. Już bez, potem bez Giloda, bo żeby stworzyć czwórkę, Gilod założył nowe studio, które stworzyło czwartą część Goblinsu już w pełnym 3D i tak dalej. Natomiast to jest właśnie ta specyficzna kreska, bo jak wiecie, gracze, fani nazywają spin-offem czasami do czasu, zanim nie wyszły Goblinsy czwarte, nazywali to Goblinsem czwartym, to są te Bizarre Adventures of Woodruff and the Shambu. Tak. No ale tamta to już bardziej to taka jest tytuł amerykański. Co? Typowa przygodówka już taka bardziej. Niż ale ta kreska też jest fajna i gierka jest bardzo sympatyczna i chodzą plotki, że właśnie Gilod zamiast piątego podejścia do Goblinsów będzie chciał zrobić drugą część przygód Woodruffa. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, pewnie tam ja przeglądałem jego Facebooka, znowu tam jest game designer i dewelopuje dla jakichś firm. Coś ostatnio zmienił, teraz znowu się przeniósł. Natomiast ile w tym prawdy, no to czas pokaże, czy on się za to weźmie. Ale ta kreska jest specyficzna i mam być szczery, mnie się ten rodzaj kreski jego podobał. Jest karykaturalny, prześmiewczy i to nadawało dodatkowej tej wartości takiej, że tam częściej się człowiek zaśmiał i tak dalej, bo te nasze tytułowe bohatery to były lekko głupkowate, nie?
Tam tak, jeszcze takie różnice tam były przede wszystkim na amerykański rynek. Te postaci się imiona inaczej nazywały na rynku amerykańskim, inaczej na europejskim. Jak raz szczapy, nie wiem w ogóle. Proszę? Co za... To akurat tak szczapy trochę brzmi, nie? Też się nazywali Ups, Asgard, Ignatius. Oni nazywali się Ups, Asgard i Ignatius, a w amerykańskiej zmienili na Dwayne, Bobo i Hooter. No. W ogóle... Nie, kompletnie nie rozumiem zabiegu i z czego on wynikał, okay. Natomiast tak, dokładnie tak było. No i co? No, no ja mogę grał, dodać to jeszcze parę rzeczy. Powinniśmy chociaż przybliżyć mechanikę, nie? Każdy... Proszę? No właśnie, mechanika jest fajna, bo to jest taka niby puzzle przygodówka. Wszystko się dzieje na jednym ekranie i ten jeden ekran jest jednym levelem. Tych leveli jest, jak Michał powiedział, 22. Mhm. I mamy trzech bohaterów w pierwszej części. Trzech bohaterów, między którymi się przełącza, każdy ma inne umiejętności, każdy się tam, każdy żyje własnym życiem też troszeczkę. Oni się naśmiewają jeden z drugiego, jak ktoś tam komuś nie wyjdzie. I to mi się akurat bardzo podobało. Grafika też, wydaje mi się, że ta kreska była taka przy tak niskiej rozdzielczości wtedy dostępnej, ona była bardzo szczegółowa, jeśli chodzi o ekspresję twarzy tych stworków. No tyle tylko, że później jak się dochodzi do jakości puzzli, które są totalnie według mnie nieintuicyjne, nawet czasami, nawet jak wiesz, że coś musisz zrobić, to nie działa, bo stoisz ze złej strony tego przedmiotu, na który, nie wiem, to musisz zaczarować albo coś innego zrobić. To po prostu było to strasznie ciężkie. I ja nie podobałem jedynki, dwójki zresztą też, trójki i czwórki też nie skończyłem. Grałem w jedynkę i dwójkę trochę, ale umarłem na tym, niestety. Z ciekawostek to jest tylko tyle, chyba że nazwa Goblins, liczba liter i wskazuje, iloma bohaterami możemy kierować, więc mamy w jedynce trzech, trzy i w dwójce mamy dwa i w trójce mamy jeden i w czwórce nie pamiętam, chyba więcej jeszcze znowu. W czwórce jest powrót do korzeni. Do trzech, do korzeni. I też mam taką ciekawostkę, że kiedyś pomyliłem się i wsadziłem dyskietkę, nie pamiętam, z tą grą z Atari ST do peceta albo odwrotnie i pokazał się spis plików wszystkich, tylko że oczywiście nie mogłem odpalić tej gry, ale nie wiem, w ogóle z czapy taka ciekawostka. Oto, przepraszam, wtrącę się, a propos dyskietki. W dwójce jest ciekawy myk, chodzi o używanie tak zwanych jokerów, czyli tych takich podpowiedzi, których było 5 na grę. I oczywiście... A, to właśnie, czyli to nie w jedynce, było tylko w dwójce. W dwójce, tak, w dwójce. I oczywiście nie dało się cwaniakować na takiej zasadzie, że robię save, już w trakcie gry, bo można było, odkrywam jokera, o co chodzi, sprawdzam, o co chodzi i robię load, bo gra skubana zapamiętywała to, że ty używałeś tego jokera. Ona nadpisywała ci ten twój save zaraz po tym, jak użyłeś jokera. Tak, czyli nie było możliwości przeskoczenia tego. No chyba, że nie wiem, ktoś sobie wykombinował, że ma drugą kopię gry, to ja już tak się w to nie bawiłem, ale tak wpadłem teraz na to po latach, że może trzeba było tak to wykombinować. Francuzi, czyli Europa, to takie złośliwe właśnie pomysły. W amerykańskie gry tak nie mają, czy angielskie. A francuskie są takie specyficzne. Zresztą Cocktail Vision, które wydało Goblinsy, wydało też dosyć interesującą serię gier typu Fascination, Emmanuel i Geisha. Po 22. I też dosyć specyficzne. Tak, ale tak, dwójkę Goblinsów już sobie pokrywałem, bo proszę bardzo. Tu jest Computer Studio, czyli najważniejsze pismo z opisami w Polsce, nawet ważniejsze niż Secret Service. I w środku była instrukcja. Marcin, ja się przepraszam, czy ty, bo pomimo tych wszystkich ułomności, no jednak była decyzja o sequelu. Ja nie potrafiłem znaleźć żadnych informacji na temat sprzedaży i dlaczego nie, za tym czasem... Nie szukałem informacji na temat, więc nie wiem, jak się sprzedało. Okay. Wiem, że z tego, znaczy dwójka wypadła najlepiej pod względem chyba i ocen, i takiej reakcji, natomiast czy się sprzedała najlepiej, to nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Oczywiście chodzi mi o rynek zachodni, no bo u nas to... U nas była raczej zerowa. Okej, okay. I wracając do tej dwójki, to zwróćcie uwagę, jak były opisy Prince robione. Buffon. Tak. Jeden tylko screen na cały opis, bo nie było potrzeba, prawda? I maczkiem rozpisane dokładnie wszystko razem z komendami po angielsku i tak dalej, co robić. I wtedy mogłem grać. Ale oczywiście starałem się robić to tylko w ostateczności, żeby tam zaglądać, bo ta dwójeczka już była troszkę lepsza, bo i tak nie było tego paska energii cholernego, czyli można było robić trial and error, prawda? Próbować i się nic nie działo. Nie trzeba było siedzieć 2 godziny przed komputerem, była opcja save, w której można było sobie skorzystać w dowolnej chwili.
i było tak jakoś przyjemniej. Te postacie były takie fajniejsze, bo był ten Mondrala Fingus i Sfania Gwinkle, prawda? Ten fioletowy z takim tym nosem. Oni mi się jakoś... Czy chyba... Pieron wie, czym ty był, bo Fingus, znaczy Winkle? Winkle, tak, to jest ten na sztynie fioletowy. Fioletowy, Winkle, no. Ciężko było go do tych goblinów przyrównać. Fingus był jeszcze bardziej goblinowaty, idąc tym tropem, natomiast Fingus to już... Pieron wie, co to było. Jakiś ptak? Nie, Winkle, tak, z takim nosem, jak pterodaktyl trochę wygląda. I już ze spraw takich technicznych to... Dwójka Goblins moim zdaniem o wiele lepiej już wyglądała na PC-tach pod VGA. To już było takie 256 kolorów. To jeszcze nie ten czas, żebym ja na PC-cie siedział. A ja już wtedy to zauważałem, bo gdzieś tam u kumpli się spotkałem z tymi Goblinsami. Na Mize było 32 kolory z takimi widocznymi przejściami, tonacjami, prawda, tych kolorów. A na VGA wszystko było takie ładne, eleganckie, plastyczne. No to już był ten okres, że trzeba było zacząć się martwić, że lepiej chyba nie będzie. No tak. I dwójka już też wprowadziła to, że można było, niektóre zagadki toczyły się na więcej niż jednym ekranie, prawda? Czyli trzeba było się chyba cofać tam na dwa albo trzy ekrany i coś wykombinować w poprzedniej planszy. I to też było utrudnienie, bo trzeba było się domyśleć, prawda, co... Jak, bo to jak się nie skorzystało z tego Jokera, jeszcze z tego, to czasami można było utknąć znowu na kilka ładnych tych godzin. No, nie oszukujmy się, wtedy przy jedynce przeklikiwało się każdą postacią z osobna praktycznie planszę. Idę o zakład, że większość zdarzali się tacy, co klikali w piksele, no bo dobrze wiecie, że niedoskonałości tego interfejsu, jak chociażby na przykład wstawanie od odpowiedniej strony, mogło doprowadzić do zawału niejednego gracza, nie? Dlatego no myśmy mieli dodatkową imprezę pod gobliny, także aż tak tragicznie było, nic nie wylatywało przez okna, bo raczej było na wesoło. Ale tak, tu było o tyle łatwiej, że przy jedynce mogłeś przeklikać ekran, no wiesz, a nie wiem jak to powiedzieć, ekran w dwójce też było problematyczne, ponieważ pewne rzeczy wynikały z czegoś tam, trzeba było się przenieść na lokację i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie jak dopadliśmy sequel, to natychmiast, pamiętam, siedliśmy i tłukliśmy. A zbliżamy się do trójki i dopiero po czasie dowiedziałem się, że ta trójka trafiła na okres, kiedy Sierra zaczęła wydawać Cocktail Vision. Ja nie wiem, czy oni wydawać, czy oni przejęli. Oni na pewno wydawali. Nie wiem, czy przejęli. Dlaczego pytam? Bo dosyć mocny wpływ był. Już w czasie serii Quest oni do tej trójki dodali ten dodatek The Quest. Goblin Quest, ale to tylko na... Goblin's Quest. W Europie dalej. To nie zmienia faktu, nie? No, ale tak, jak tak. Popatrzysz... Tak, tylko że jak popatrzysz na różne bazy z zapisanymi tytułami gier i tak dalej, to tytuł oficjalnie jest Goblin's Quest 3. Mm-hmm. I to było wymuszone przez Sierę na pewno i ja nie wiem, bo ciężko mi powiedzieć, ja mam jakąś dziurę, chyba nie graliśmy już tak, jak, już tak mocno w tę trójkę, w tych goblinsów, a może graliśmy, nie pamiętam. Tak jak mówię, najwięcej wspomnień i z tych posiadów mam przy jedynce i dwójce. Ale, no tak jak powiedziałem, no nie przypominam sobie kurde nic i nie przypominam sobie, żeby to było Goblin Quest w ogóle. No być może wiesz, no kwestia piractwa i tak dalej, że to przyszło Goblin 1, 2, 3 i tyle i starczy. Natomiast no najmniej wspomnień mam i musiałem się mocno posiłkować internetami, żeby sobie przypomnieć albo mniej więcej zobaczyć, jak wygląda. Właśnie trójka, więc tutaj musicie mi poratować, jeżeli graliście, to... Kuba, coś z trójką poratujesz? Czy już na Atari ST nie było? Nie było, właśnie na Atari ST już to była pierwsze goblinsy, które nie wyszły na Atari ST, tylko na Amiga i na PC. Zmienił się sposób rozgrywki, bo tylko jedną postacią... Ale byli towarzysze tacy, którzy się tam zmieniali. Była papuga, był czarodziej i wąż. No tak, tak. Tak, mocno takie komiksowe i też takie na wesoło wszystko. Ale to jest, tutaj ja ciężko mi cokolwiek nawet sięgnąć pamięcią, żeby jakieś
coś śmiesznego powiedzieć związane z tą grą, bo... Ja znowu nic śmiesznego nie powiem, znowu była trudna cholera. Poziom puzli był dokładnie taki sam jak w dwójce i jedynce. A jeszcze gorzej, bo ta akcja była jeszcze bardziej rozciągnięta, czyli na 4-5 ekranów nawet czasem trzeba było się cofać i coś z czymś łączyć, żeby zadziałało. Nie, to te absurdy dewelopera wtedy mi przeszkadzały strasznie. Ale no... Okej. Okay. No i co? I w zasadzie dochodzimy do roku chyba tam 2007 czy 9. I wychodzi moja ignorancja, bo nawet nie wiedziałem, że powstały. One były bardzo złe i w ogóle nawet nie podchodziłem. Złe. Kompletnie nie kupuję 3D w tym momencie. Tak, właśnie dla mnie przez to były fatalne. Wyglądały okropnie. Bo powinno zostać w 2D komiksowej grafice wyższej rozdzielczości i tak powinno zostać. Ta gra nie nadaje się do 3D. Obejrzałem ją. Jakieś tam obejrzałem let's play'e, czy jak to tam się zwie. I nie, w ogóle. Nie, jeżeli to był tamten czas i na fali popularności, czy sentymentu, czy po prostu, no, że lubiłem ten tytuł. Nie, na pewno nie. Nie, ta gra powinna zostać w 3D. To jest gra, która śmierdzi komiksem od początku do końca, komiksową grafiką, i taka powinna zostać. Natomiast no, może się ktoś rzeczywiście znalazł, kto powrócił tam do tych postaci i do tego świata i uzna, że ta gra była dobra. Natomiast ja po samej obserwacji, poświęciłem może z 15-20 minut pooglądać, co tam się w tym dzieje. Strasznie mi odrzucały modele 3D. Nie, chociaż wiesz, no, nie chcę krytykować grafiki, czy tam ilości poligonów, czy tam tego typu podobnych pierdół, bo to nie o to chodzi. Po prostu nie pasuje mi... To nie jest ta konwencja. Otóż to, dokładnie. Nie pasuje mi konwencja tej gry do 3D. Można było zrobić ładną komiksową grafikę w wysokiej rozdzielczości, tak skorzystać. I to by naprawdę fajnie wyglądało. No ale, może zależy, co kto lubi. Za darmo. Skorzystać. No to... Nie, ale to jest taka wpadka na koniec w zasadzie, bo może lepiej by było... Znaczy wiesz, to ciężko powiedzieć, że to jest wpadka, bo to jest powrót po wielu, wielu latach. No ale furory nie zrobiła gra. Wiesz, no tam który? Tak, 94, tak? Trójka, zaraz sobie zerknę. 91, drugi. Mamy 7, a czwórka 9. Mamy 16 lat różnicy. To jest kawał czasu. Są z której dekady ponad, także... No nie wiem, ja nie ruszałem to tego... To jest taki... No słuchaj, to było raptem kilka lat temu. No właśnie. No nie, to nie retro właściwie. To nie jest żadne retro. Zasie to nie jest. Może wygląda tak okropnie, jak była z 2002 albo 3 roku. Znaczy, nie, ja nie chcę w ten sposób do tego podchodzić, bo nie można powiedzieć. Mamy 2009 rok, mamy jakąś tam moc tych maszyn i to nie wygląda tragicznie. To nie czepiam się pod tym kątem, po prostu to powinno zostać w 2D, bo wystarczyło, tak jak Hubert powiedział, dołożyć koloru, ujaskrawić to bardziej, jest większa rozdzielczość, jest większa możliwość na palecie. Koniec, kropka, nie trzeba więcej. Nie trzeba więcej nic robić. To nie zmienia całości jako pomysłu i całego dorobku Pierre'a Gilloda, że to była bardzo fajna gra i kupę z nią wspomnień jest i mimo wszystko zachęcałbym tych, którzy nie mieli okazji zagrać. Tym tak bardziej, jak powiedziałem, są te podpowiedzi teraz na tym iOS-ie. Tak, ściągnąłem sobie, będę sobie pykał w wolnej chwili. No zobaczymy, jest mniejszy stres na ile teraz... cierpliwości mi starczy. Mamy cierpliwości, bo można podpowiedź dostać. Tak to lubię, jak już się pomęczę, nie chcę, to po prostu klikam, idę kawałek dalej, zatnę się, coś mi pomoże. A wtedy to nie było szans. Jak nie miałem opisu, to kaplica po prostu. A koledzy też, jak inni grali, to też nie za bardzo. Gdzieś każdy tam się męczył z tym. No to co? Przebrnęliśmy przez gobliny. Seria na rozdrobę. W sumie trochę, ale w sumie tak trochę chyba nie dopiściliśmy ich. Tak teraz myślę na koniec. Że? Nie dopiściliśmy tej serii trochę w tym odcinku. No nie, dlaczego? Co to pierwsze? Powiedzieliśmy prawdę, jak sumie... było. Ona dlaczego? Ja jej nic z tej serii nie odbieram. Ja uważam, że ona ma należyte miejsce w historii gier komputerowych. Tak jak mówię,
To jest tak jak z Monty Pythonem. Nie wszyscy robią angielski humor. Niektórzy będą, ty będziesz się zaśmiewał do rozpuku, natomiast będą z boku patrzeć na ciebie wariata. To specyficzna abstrakcja. Abstrakcja, jeszcze raz abstrakcja, dawała dużo zabawy, no i można było się, można było boki pozrywać z totalnie idiotycznych i głupich jakichś zagrywek, czy tam sytuacji, no tylko mówię, no jest kwestia, czy taki rodzaj humoru, tak absurdalny bym powiedział, bo to czasami są rzeczy absurdalne. Wiecie, ciężko mi dziś powiedzieć, że wiesz, wiele rzeczy nie pamiętam. Mam, jeszcze raz powtarzam, mam postanowienie, żeby pograć. Nie wiem, czy będę się śmiał znowuż z niektórych momentów, z których tam grzaliśmy i wiesz, się laliśmy w piątkę. Tam, byłeś w innym stanie świadomości. Tam z tym stanem świadomości nie przesadzajmy, ale wiesz, to jest różnica raptem tam 20 paru lat, no także zobaczymy, nie? Jestem ciekawy, no. Akurat Goblinsy darzę dużą sympatią mimo wszystko, mimo że tak naprawdę tylko dwie części ogrywaliśmy, bo z tą trzecią mam taką dziurę we łbie, że to się w głowie nie mieści. No właśnie. No ale zobaczymy, jestem naprawdę ciekawy, bo podobną sytuację miałem z grą Beneath of the Steel Sky, którą ściągnąłem i mam i wersję z gogoską i skończyłem sobie na iPhone'iku w ramach tam powiedzmy wolnej chwili lub tak zwanych posiedzeń zarządu w jedynym słusznym miejscu. Super. Gra dla mnie była, dalej mi dostarczyła zabawy. Czy tak będzie z Goblinsami? Nie wiem. Natomiast mimo wszystko ja zachęcam wszystkich tych, którzy nie mieli, bo na dobry początek spróbujcie swoją cierpliwość, a potem zobaczymy, nie? A jeśli lubicie totalnie absurdalny humor, totalną abstrakcję, pewne rzeczy totalnie odszczepione od rzeczywistości, no to ja myślę, że powinno klapnąć, no. Nawet jeśli, wiesz, dziś są solucje, dziś są kody do tych leveli. No można spróbować, a można się przepchnąć, po prostu posiłkować. No robiliśmy dokładnie to samo. Ja sobie tylko nie przypominam solucji do Goblinów jedynki czy była. Nie, była w Secret Service. Musiała być, bo gdzieś tam. Była. Gdzieś tam na pewno się posiłkowaliśmy. Natomiast na pewno sięgaliśmy w momencie, kiedy totalnie już leżeliśmy, bo jednak czerpało się frajdę z tego, żeby spróbować. Tam nie było dialogów jakichś specjalnych, tam nie trzeba było znać angielskiego. O tym mówię właśnie. Może o widzisz. Sam sobie znalazłem prawdopodobnie rozwiązanie tego zabiegu. No, ile to było oszczędzanie na liniach dialogowych, na dodatkowej, nie wiem. A tak? Gra wielonarodowa. Oni no uali, albo buczeli, albo co to tamkolwiek. No, masz, znalazła się odpowiedź. 3-4. To dziękujemy bardzo. Jeszcze na zachętę można dodać, że w jedynce są cycki. Które zostały. Są cycki, tak. Zostały ocenzurowane. W wersji gogowskiej chyba już tych cycków nie ma. Tak mi się wydaje, ale to trzeba potwierdzić. Grajcie w cycki na Amidze. Na Amidze cycki, no. Ja nawet nie tylko cycki. W najniższej rozdzielczości. Ale patrzcie, jaki optymistyczny akcent na koniec. Dziękujemy bardzo w takim razie. I do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. Hej, cześć.